Mamy jako naukowcy bardzo dobrą markę. Jesteśmy zapraszani do bardzo wielu eksperymentów. Jako inżynierowie mamy również bardzo duże doświadczenia i pokazaliśmy, że potrafimy zrobić urządzenia. Tak naprawdę limitem w tej chwili są finanse. Jest bardzo wiele miejsc we Wszechświecie i w Układzie Słonecznym, które żeśmy obserwowali i badali. Bardzo wiele z tych badań przyniosło bardzo dużo ciekawych publikacji. No ja mogę się raczej wypowiadać o swoich własnych wrażeniach. No, jestem bardzo zadowolony z tego, że uczestniczyłem w budowie dwóch instrumentów, które na dwóch różnych misjach poleciały w kierunku Marsa i do tej pory pracują na orbicie marsjańskiej. No, to posiadanie dwóch różnych instrumentów na orbicie marsjańskiej jest pewnego rodzaju nobilitacją. Mam bardzo miłe i takie głębokie wspomnienia z misji Herschel, gdzie nam się urządzenie zepsuło i byliśmy w stanie je zreperować, mając urządzenie 1,5 miliona kilometrów stąd i przeprowadzić pełny zakres obserwacji, który był planowany. Także to jest bardzo takie sympatyczne, bo niewielu inżynierom udaje się zreperować coś, co się zepsuło na orbicie. Jestem bardzo dumny z tego, że mamy Brighty, czyli polskie satelity naukowe, które poleciały w 2013 i 2014 roku, miały pracować 3-4 lata, pracują do tej pory, więc to jest też taki dość duży sukces. Bardzo jestem, znaczy inaczej, no tych misji w sumie, w których ja uczestniczyłem, było ponad 20, więc to jest naprawdę trudna decyzja, co jest bliższe. A firma, czyli Instytut Centrum Badań Kosmicznych, brało udział w około 80 misjach. Też jest bardzo trudno powiedzieć, która z nich była taka znacząca. Wszystkie były istotne, wszystkie budowały jakąś taką wartość, dawały jakąś taką wartość w postaci danych naukowych. Także ja myślę, że może istotnym też jest to, że w ostatnim, szczególnie w tych wielu z tych misji, jesteśmy w stanie znaleźć miejsce dla polskiego sektora kosmicznego, czyli dla działań przemysłowych, po to, żeby można było w jakiś sposób wspomóc, uruchomić, nauczyć polskie firmy, które w następnym kroku będą w stanie już działać komercyjnie na rynku kosmicznym i prezentować produkty, które się nadają do sprzedaży komercyjnie. Kosmos to są w ogóle dwie domeny. Jest upstream, czyli budowanie tego, co ma lecieć, i jest downstream, czyli wykorzystanie danych i wykorzystanie satelitów do pewnych aplikacji naziemnych. Ta druga dziedzina jest szalenie szybko rozwijającą się dziedziną w Polsce. Ona nie wymaga dużych inwestycji kapitałowych na samym początku. Ona wymaga po prostu dobrych pomysłów ludzi, a te mamy. To jest głównie robota przy oprogramowaniu. Programistów też mamy dobrych. Także ten downstream jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną. Natomiast jeśli chodzi o budowanie urządzeń do kosmosu, no na pewno mamy już w tej chwili duże doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję elektroniki kosmicznej. Taką produkcję, która spełnia wszystkie normy kosmiczne, jest robiona na certyfikowanych liniach montażu elektroniki, spełnia wszystkie wymagania i rygory związane z chociażby z dokumentami Europejskiej Agencji Kosmicznej czy NASA. Mamy duże doświadczenie i kilka urządzeń już działających mechanicznych w kosmosie, czyli takich robotycznych. Tu szczególnie bliskie jest cała dziedzina związana z oprogramowaniem robotyki, z taką pewną autonomią, sztuczną inteligencją na pokładzie. Tu znowu kłania się polskie doświadczenie programistów i to, że rzeczywiście potrafimy takie rzeczy zrobić. A to jest w tej chwili szalenie ważne. No, jeśli sobie wyobrazimy dwa obiekty w kosmosie, które mają się bez udziału człowieka połączyć, no to pierwsze, co jest potrzebne, to kamera telewizyjna czy radar, który potrafi ocenić, gdzie jest ten drugi obiekt, potrafi go zidentyfikować, potrafi znaleźć miejsca, gdzie się należy przyczepić, potrafi doprowadzić do tego przyczepienia. No, to są wszystko autonomiczne operacje na orbicie, które wymagają bardzo dużego udziału sztucznej inteligencji. To samo w łazikach marsjańskich. No, wprawdzie my nie mamy łazików marsjańskich,
ale w konkursach łazików marsjańskich, gdzie autonomia takiego łazika jest jednym z głównych elementów, który się ocenia, zajmujemy od dłuższego czasu pierwsze miejsca w różnych konkursach, a to się później przenosi, no może jeszcze nie w przypadku naszych łazików, tylko tych robionych w Pasadenie, w JPL-u, Jet Propulsion Laboratory, te łaziki, szczególnie te ostatnie, mają szalenie rozwiniętą inteligencję na pokładzie. One, im się po prostu zadaje, gdzie mają dojechać i one sobie same wybierają trasę, mijają przeszkody i tak dalej, i wykonują swoje zadania. Także tutaj w tej dziedzinie też w kwestii robotyki mamy dość, no może nie olbrzymie doświadczenie, ale takie już takie doświadczenie, które pozwala myśleć spokojnie o przyszłości, o jakichś tam przyszłych projektach.